Odpowiedzialność społeczna. Nauczanie domowe. 14 stycznia. Pierwsza księga Samuela, rozdział 8, wersety od 4 do 7 oraz od 10 do 22. Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, co mówili: Daj nam króla, by nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił Oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed Jego Rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki Wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze Wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwne, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy waszej i winnice obciąży dziesięcinom i oddają swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również Waszych niewolników, niewolnice. Waszych najlepszych młodzieńców i osły waszej, i obarczy pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody. Aby nas sądził, nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je do uszu pana. A pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Tekst przedstawia ciekawe procesy społeczne, które następowały w narodzie przechodzącym. Z systemu plemiennego do narodowego. I w tym przejściu widać też, że dojrzewa w narodzie pojęcie królestwa, ale z drugiej strony jest to dojrzewanie, które nieco pomija Boga albo pomniejsza Jego rolę, Jego miejsce. W narodzie. Dlatego Samuelowi nie podoba się to, czego chcą od niego starsi narodu. Tłumaczy, jakie są konsekwencje tak podjętej drogi, tak realizowanych dalszych lat, które będą nosić bardzo konkretne konsekwencje. Kiedy popatrzymy na to z pewnej perspektywy, można powiedzieć, ukazane jest, ukazana jest prawda, że żaden z systemów społecznych nie jest idealny. W każdym są wady i zalety. Chodzi więc o to, że przejście z jednego systemu w drugi nie może pomijać Boga. Nie może pomijać tej modlitwy. Tego pytania się Boga o to, czy to jest dobry kierunek, czy idziemy we właściwy sposób, czy te konsekwencje naszego działania nie będą gorsze od tego stanu, z którego wystartowaliśmy. Więc Samuel od razu zaznacza: Słuchajcie, kiedyś będziecie żałować tego, co dzisiaj zrobiliście. Będziecie nawet modlić się do Boga, żeby to Bóg zmienił sytuację. No ale. To wy doprowadziliście do takiego stanu. Samuel nie twierdzi, że jeden system jest lepszy od drugiego, ale nie chce, żeby była pomijana rola Boga. Dlatego podkreśla, gdzie są błędy w myśleniu tych ludzi, że król za nas wszystko załatwi, że król się wszystkim zajmie, że zrzucimy na niego całą odpowiedzialność, ale z drugiej strony. Samuel mówi: Jeżeli tak zrobicie i w tym kierunku pójdzie sytuacja, i w tym kierunku pójdą wasze decyzje, i potem następne działania, to tak jakbyście zamienili sobie Boga na króla, i to jest pierwsza konsekwencja, a druga oddacie część swojej wolności, swojego dochodu, swojego życia w ręce króla, i już nie będzie odwrotu. Nie będziecie w stanie zmienić tej sytuacji. Zatem obok tej bardzo ważnej konkluzji, że mamy zawsze pytać Boga przed dokonywanymi zmianami, czy to jest zmiana właściwa, jest następna, bardzo ważna, że ponosimy konsekwencje swoich społecznych wyborów. Jeżeli my nie chcemy brać odpowiedzialności za siebie, jeżeli zrzucamy odpowiedzialność na kogoś innego, poniesiemy tego konsekwencje, będziemy tego żałować, kiedy my nie chcemy stawać w odpowiedzialności, kiedy my nie chcemy brać w swoje ręce tego, co jest naszym darem, zadaniem i odpowiedzialnością w narodzie, w rodzinie i w państwie. A to jest nasze zadanie nosić tę odpowiedzialność. Oczywiście tak układać relacje, aby były ułożone po Bożemu, ale nie możemy się ich pozbywać. Nie możemy zrzucać odpowiedzialności z siebie na kogoś innego. Bóg ma zajmować swoje miejsce, właściwe. I Twoja odpowiedzialność nie może być pomniejszana. Oby coraz bardziej dojrzewała w nas ta świadomość, że my jesteśmy odpowiedzialni za kształt życia społecznego które zawsze musi mieć na uwadze osobę Boga i Jego zasady, i osobę człowieka i Jego odpowiedzialność społeczną. Niech w tym dojrzewaniu błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.